Plebiscycie na najlepszego sportowca, Radosław Kawęcki na pierwszym miejscu. Radek, tylko nie mów, że byłeś zaskoczony, bo po takich sukcesach to nie mogło być inaczej, ty musiałeś wygrać ten plebiscyt, jak sądzisz? Może nie musiałem, ale myślę, że zaskoczony jestem, bo jest dużo rywali, tak jak można powiedzieć. Dziękuję wszystkim za to, że za wyróżnienie, tak jak powiedziałem przed chwilą, że dla mnie to jest wzruszające naprawdę, bo w taką, co ja ciężką pracę trenuję, czy po prostu w swoich godzinach pracy, tak jak mogę powiedzieć, wróciłem przed chwilą z obozu o 21.15, byłem dopiero w Zielonej Górze i dlatego przyszedłem tak późno. Trenowałem 6 godzin, 7 godzin dziennie, to jest dla mnie wyczerpujące i jestem bardzo zmęczony teraz i myślę, że trzeba przez weekend odpocząć i od poniedziałku znowu ciężko pracować. Inaczej smakują pewnie medale na imprezach rangi mistrzowskiej, a inaczej się odbiera pewnie wygrane w plebiscytach. Jak to odbierasz, takie zwycięstwo? Bo przecież to nie pierwsza twoja wygrana. Myślę, że zwycięstwo w plebiscycie jest inne niż zwycięstwo na Mistrzostwach Europy, bo na Mistrzostwach Europy jest milion ludzi albo nawet więcej trochę i jakby śpiewali nasz hymn, to już bym się popłakał znowu. Myślę, że emocji nie można porównać tutaj, a na basenie. Po tych sukcesach sporo szumu wokół twojej osoby. Dajesz radę? Wytrzymujesz to, że nazwisko Kawęcki w Zielonej Górze coraz popularniejsze? Czy kompletnie się tym nie przejmujesz i robisz swoje? Dokładnie, jak pan powiedział, nie przejmuję się w ogóle tym. Myślę tylko z trenerem, jak to poprawić technikę, wszystko. I po prostu zajmuję się na treningach, a nie o tym, co oni, to ktoś o mnie mówi, czy się cieszą z mojej wygranej. Ja się cieszę w pierwszym dniu, co wygrałem, a nie, że przez cały czas będę świętował te wygrane. Rok olimpijski, jakie plany? Wiadomo, igrzyska to fundament numer jeden. Co do igrzysk? Mamy w czerwcu Mistrzostwa Europy na długim basenie, na odkrytym basenie. No, jedziemy na Mistrzostwa Polski jeszcze. Takie większe zawody.